Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie pierwszy film z Summonów w Tower of Fantasy, czyli nowej grze, na moim kanale oczywiście. Także postanowiłem rozdzielić to na dwa filmy. Mam dosyć dużo tych wszystkich Summonów, bo zbierałem praktycznie od samego początku, jeszcze nie wszystko zrobiłem. Tak jak widać mam 88 goldów, ale postanowiłem, że ten film pojawi się dopiero jutro, bo chciałbym dozbierać do 100 i po prostu zrobić film ze 100 Gold Nukleusów. Dzisiaj zrobimy sobie te 140 w sumie Black Nukleusów. No już nie będę robił tych pojedynczych, po prostu pozbieram sobie na jakiś tam kolejny zbiorczy film. Na tym filmie zrobimy 140 Blacków, jutro pojawi się film ze 100 Goldów, więc jutro na pewno będzie ciekawiej. Także jeżeli chodzi o takie podstawy, to mamy tutaj bardzo małą szansę na uzyskanie broni SSR, bo 0,3%. Ale te Black Nukleusy są bardzo łatwe do zdobycia, więc w sumie nie ma się co dziwić. Bardzo chciałbym przede wszystkim dostać Kinga, ale nie wiem czy to się uda nawet z tych goldów, to się okaże jutro. Na SR-kę mamy już troszkę większą szansę, bo 3%, więc myślę, że parę SR-ek może mi tutaj wypaść. No i mamy jeszcze R-kę, ale R-ki no to wiadomo są najsłabsze rodzaje broni. No i mamy różne takie inne rzeczy tam do ulepszania, ale nie będę przedłużał, od razu lecimy z tematem, bo to może troszkę potrwać. Oczywiście pierwsze tam nie będę skipował, pierwszych, później troszkę poskipuję, żeby właśnie nie przedłużać, także lecimy z tematem. No zobaczymy co uda się dostać. Naprawdę fajna animacja tych Summonów. I tutaj chyba nic nie dostanę, bo z tego co słyszałem na końcu tunelu kolor ma znaczenie, czyli jeżeli nic tam nie było, to dostanę no rzeczy tego typu. I jedziemy dalej. Zobaczymy czy zaskoczy 0,3%. Tutaj chyba był, chociaż nie, ten kolor tutaj się liczy, nie? Jest fioletowy, więc wpadnie chyba broń z tego co mi się wydaje. Będziemy to skipowali. No jest broń i to jest broń, którą już mam tak naprawdę, więc będę mógł ją tam troszkę ulepszyć. Mam już właśnie echo bodajże, tak się nazywa ta postać, broń, nie wiem. Broń to jest chyba tutaj nazwa, a echo to jest nazwa tej postaci. Dobra, lecimy dalej. No fajnie jakby wpadło jeszcze w parę SR-ek. SSR-ka no to jest praktycznie niemożliwe, 0,3%. Tutaj już nic nie będzie. Także tym bardziej skipujemy. Dobra, mamy parę normalnych broni. I te bronie zamieniają się na rzeczy do ulepszania. Więc w sumie bardzo fajnie, nie? Nowy gracz naprawdę sporo może tego wszystkiego zdobyć. Bo tak jak mówiłem na samym początku, Black Nukleusy są bardzo łatwe do zdobycia. Praktycznie wszędzie lecą. Nic już tutaj nie będzie, więc skipujemy. Po prostu będę kawałeczek oglądał, żeby zobaczyć, czy coś tam się pokaże, jakiś inny kolorek. Jak będę widział, że jest niebieskie, to od razu skipujemy. No. Niestety. Dalej niebieski kolor. Skipujemy. No niestety domyślam się, że te Summony tych Black Nukleusów nie są zbyt emocjonujące. Ale trzeba to wszystko przetestować, zobaczyć jak to wygląda. Będzie fiolecik, czyli mamy SR-kę. Może jakąś nową? Fajnie by było. O, jest nowa. Pameler. To jest nazwa broni. A postać nazywa się Ene. Dobra. To lecimy dalej. Jakbym tutaj zobaczył złoty kolor, to by było. No tutaj już nic nie będzie. Możecie dać znać w komentarzach, czy wam udało się dostać najlepszy rodzaj broni, czyli SSR z tego. Mamy jeszcze 77, więc zrobimy jeszcze 7, nie? Tak jak mówiłem, pojedynczych nie będę robił, bo to, no, strata czasu będzie. Po prostu pozbieram na jakiś tam zbiorczy film kiedyś. W przyszłości. Sporo broni, więc tutaj dostaliśmy troszkę rzeczy do ulepszania. Co mnie cieszy. Lecimy dalej. I jeszcze 6. Jeszcze gdzieś tam mała nadzieja na SSR-kę niby jest, ale
Będzie fiolecik, trzeci już. Dobra, skipniemy. I znowu Pameler. Także no będę mógł sobie poulepszać, nie? Chociaż prędzej czy później tak będziemy pewnie dążyli do używania broni SSR. Więc te SR-ki pewnie prędzej czy później odejdą do Lamusa, tak czy siak. Ale na początek się przydadzą, skipujemy. Bo tutaj już nic absolutnie nie zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Niestety nie tym razem. Nawet fioletu nie zobaczymy. Sporo tych rzeczy do ulepszania, różnych rzeczy jest, ale to jeszcze muszę wszystko ogarnąć, co do czego służy. Bo naprawdę w tej grze jest dosyć duży natłok informacji, tam różnych umiejętności, mechanik i tak dalej, można się w tym wszystkim pogubić. Będzie fiolecik. Ciekawe, czy znowu Pameler. O! Coś nowego, Staff of Scars, Pepper. Także mamy trzecią postać SR. I jakiegoś stafika, dobra. To lecimy dalej. Końcówka już. Na koniec SSR-ka może? O, nie będzie nawet SR-ki. Dobra, jeszcze, jeżeli się nie mylę, 10, tak? Tak, dokładnie. No to lecimy. Może chociaż SR-ka jakaś jeszcze jedna na koniec? Będzie. Poprosiłem i dali. Ciekawe, czy nowa, czy... Powtóreczka, powtóreczka będzie. Staff of Scars po raz kolejny. No dobra. Także to byśmy mieli załatwione. I tutaj czy coś dostaliśmy? Nie, z tego nic nie dostajemy. Ale odblokowały mi się te bronie, czyli to jest jakiś tam młot. Tutaj mamy jakąś różdżkę, powiedzmy. I tutaj jakiś łuk mamy, tak? Dobra. Na pewno chciałbym jakąś broń ognistą, żeby mieć na eksplorację. Mogę wam jeszcze pokazać, jak te postacie wyglądają. Także to jest Echo, którą już posiadałem wcześniej. To jest Enę. Enę właśnie dostałem, także możemy w sumie zrobić coś takiego. Pokażę wam, jak te postacie się prezentują. Dobra, to jest Enę. Lecimy dalej do... Bailing już miałem. I widzieliście ją na samym początku filmu bodajże. Także zobaczymy jeszcze Pepper. Także to jest Pepper. Nowa postać. SR-ka. W sumie fajnie się prezentuje, fajne animacje. Nie wiem, czy właśnie nie będę sobie Pepper śmigał od tej pory, przynajmniej do czasu SSR-ek. Bo nie wiadomo, co mi tam wpadnie. Tutaj możemy porobić, bo całkiem sporo tego dostaliśmy. O proszę, też Meryl dostaniemy, więc nie chciałbym dostać Meryl chyba z moich Gold Nukleusów, bo wolałbym jakąś inną postać, czy też inną broń. Nie wiem, jak ja mam się tutaj wyrażać. W każdym razie, jeżeli chodzi o dzisiaj, to by było wszystko. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Możecie chwalić się swoimi tutaj wynikami, że tak powiem, przywoływania Black Nukleusów i nawet też Gold Nukleusów, jeżeli macie ochotę. Życzę wam oczywiście powodzenia samych postaci SSR, nawet po 3-4 w jednej dziesiątce, może tak. No i co, życzę wam przy okazji miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.